Rozkład tygodniowy na tydzień od 6 do 12 września. Rozkład będzie z kart Tarota. I zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Przyjrzyjmy się, co będzie ważne w następnym tygodniu, właśnie września. Witam serdecznie, kochani Państwo, kochani subskrybenci na moim kanale. Jeśli nie jesteś jeszcze subskrybentem, koniecznie zasubskrybuj dzisiaj mój kanał. Zrób subskrypcję z dzwoneczkiem, byś nie przegapił żadnych wróżb, które są darmowe specjalnie dla Was. Również proszę o paluszki w górę, czyli lajki, o komentarze dla wymiany energii. Na wróżby indywidualne zapraszam wszystkich Państwa poprzez e-mail. E-mail znajdą Państwo pod filmikiem i w komentarzach. Wróżby indywidualne z kart Tarota lub z kart Lenormanda są oczywiście dokładniejsze, głębsze i zajmuje się wtedy tylko i wyłącznie Waszą sprawą. Zobaczmy, kochani, co przepowiedzą nam teraz karty na następny tydzień. 5 kart od poniedziałku do piątku na 5 dni roboczych i 2 karty, jeśli chodzi o weekend, sobotę, niedzielę. Zaczynamy od tygodnia. W poniedziałek, kochani, 4 miecze. Potrzeba spokoju, izolacji. Potrzeba odcięcia się, być może odsunięcia, dystansu. 4 mieczy mówi o regeneracji, by poukładać racjonalnie swoje sprawy. Czyli być może mała przerwa i wewnętrzny spokój, wewnętrzne jakby rozmyślania, dystans do różnych spraw, cierpliwość, stagnacja, krótka stagnacja, być może na 4 godziny, 4 miecze to krótki czas, być może 4 godziny albo do 4 godzin takiego odsunięcia się, odpoczynku, przemyślenia, wyciszenia się, pauzy, być może jakieś zmęczenie, które musicie w spokoju, w ciszy zregenerować. Żadnych aktywności nie bierzcie koniecznie w poniedziałek. Pomyślcie o swoim spokoju, o czasie dla siebie, o czasie w samotności, by zregenerować swoje siły, naładować baterie, pomyśleć spokojnie o swoich sprawach, o nowych projektach, być może nowych planach, nowym środowisku, czy pracowniczym, czy jakichś innych sprawach. No, karta ta może również mówić o przymusie zostania właśnie na parę godzin w domu poprzez jakąś chorobę, lub jakieś dolegliwości konkretne, oczywiście czego Państwu nie życzę. We wtorek macie tutaj do czynienia z jakimś cesarzem, czyli z jakąś bardzo silną osobowością, być może z szefem, lub macie tu jakieś rozmowy lub spotkania z bardzo władczą, silną osobą na bardzo wysokim stanowisku, na wysokiej pozycji. Ktoś, kto właśnie, nie wiem, jest Waszym szefem, czy być może w takiej energii jest tutaj Wasz partner, konkretny, żądny władzy, być może nawet despotyczny, który chce za wszelką cenę zrealizować tutaj wszystkie plany. Jeśli we wtorek nie macie do czynienia z taką osobą, to kochani, Wy powinniście załatwiać swoje sprawy, czy w pracy, czy prywatne, czy finansowe, w bardzo konkretny, pewny siebie sposób. Ważne jest, by rzeczy, które załatwiacie, załatwić do końca, by doprowadzić te sprawy do końca, by zrobić porządek z czymś, z jakimiś właśnie tutaj sprawami, by wszystko dobrze załatwić, by wziąć na swoje barki odpowiedzialność za jakieś Wasze ważne sprawy, czy za rodzinę, czy za finanse. Ważne również, by we wtorek postępować konkretnie, konsekwentnie, by dobrze, konkretnie podejmować decyzje, by mieć dyscyplinę w załatwianiu tych spraw, by być pewnym siebie. Także takie cechy powinniście mieć tutaj we wtorek. W środę musicie lub powinniście przemyśleć jeszcze sprawy z innej perspektywy. Czyli we wtorek być może przeprowadzałyście ważne rozmowy z szefem, z osobą jakąś odpowiedzialną, czy z jakimiś osobami właśnie urzędowymi. I tutaj w środę musicie przemyśleć wszystko jeszcze raz. Musicie znów mieć spokój, by wszystko jeszcze raz poukładać sobie w głowie, by spojrzeć na sprawy z innej perspektywy. Karta Wisielca mówi o środzie pasywnej, czyli Wy jesteście pasywni, odcinacie się na ten czas i myślicie. Myślicie z różnych punktów widzenia na ważne dla Was sprawy. Czyli odczekać, przemyśleć, spojrzeć na sprawy w innym świetle, z innej perspektywy. W czwartek, kochani, jakiś nowy początek. Nowy początek czy w pracy, zdobywanie doświadczenia, coś, co kochacie, coś, co właśnie tutaj załatwialiście, przemyśliwaliście, coś dobrze przemyślanego zacznie się w czwartek. Do czego podchodzicie z dużymi emocjami, z pasją, z miłością. Coś, co lubicie. Jakieś nowe doświadczenia, które chcecie tutaj nabrać. Nowy początek. Coś zaczyna się z bardzo pozytywnym tutaj jakimś wiatrem, powiedzmy. Szansa, jakaś nowa szansa na szczęście, na być może też w miłości. Nie tylko chodzi tu o sprawy finansowe lub zawodowe, ale być może i w miłości poznacie właśnie w czwartek jakiegoś partnera, który być może będzie jeszcze naiwny, dziecinny, infantylny, być może młodszy od Was. Niemniej jednak będzie miał uczucia, emocje piękne, romantyczne. Także będzie delikatny, będzie pomocny, romantyczny, uczuciowy, delikatny. Być może będzie to ktoś w czwartek nowo poznany lub ktoś, kto do Was przychodzi, wraca z podznaków wodnych właśnie, czyli rak, skorpion lub ryby. Także otwórzcie oczy szeroko w czwartek. Tutaj będzie jakaś osoba, czy jakieś spotkanie, jakiś flirt, być może jakiś romans, poznanie kogoś, kto wręcz niewinnie tutaj będzie o Was zabiegał lub z Wami flirtował. Zaczynał jakiś romans. Uwaga w piątek na złodziei, na oszustów, na kłamców, na zdrady. Otwórzcie oczy szeroko i uszy i patrzcie na, obserwujcie różne sytuacje, w których jesteście w piątek. Uważajcie na rozmowy, które przeprowadzacie w piątek, by ktoś Was nie oszukał, byście nie podpisali czegoś źle. Szczególnie tutaj przy jakichś randkach, spotkaniach uważajcie na oszustów, kłamców, nieszczerych mężczyzn, partnerów. Przy sprawach finansowych, zawodowych, uwaga, by ktoś Was nie oszukał, byście nie ponieśli jakichś strat. Czyli tutaj ktoś nieodpowiedzialny być może zrobić jakiś błąd i zrzucić tutaj na Was, uciec od odpowiedzialności. Więc uwaga, w piątek troszeczkę być, proszę, uważnym, rozglądać się, z kim macie do czynienia i tak dalej, ponieważ możecie być tutaj jakoś oszukane i ktoś może właśnie uciec nawet przed wyjaśnieniem tych spraw. Kochani, uwaga też na mężczyzn, którzy mogą Was ewentualnie w następnym tygodniu zdradzić, kłamać, uciekać, blokować prawdę. Tutaj jakieś w piątek ewentualnie rozczarowanie. Coś, co Was jeszcze raz przygniata. Jakieś intrygi, może w pracy, mobbing. Jakieś oszustwo. Niezależnie o co pytacie, czy związek, partnerstwo, praca, finanse. Tu w piątek uwaga na złodziei, na oszustów, na ludzi, którzy są nieszczerzy. Teraz, kochani, przechodzimy do soboty i niedzieli, czyli weekend. W weekend znów sprawy miłosne. Sobota, kochankowie, dwa kielichy mówią tutaj o tym, żeby się znów na nowo zakochać, by mieć uczucia lub by się pogodzić. Jeśli mieliście jakieś kłótnie, ciche dni, to się pogodzicie. Emocje, uczucia odrodzą się. Musicie jeszcze raz nawiązać kontakt, wyjaśnić coś, porozmawiać, pogodzić się, ze sobą rozmawiać w sposób delikatny, uczuciowy, ponieważ uczucia odrodzą się jeszcze raz. Jest szansa w weekend na zbudowanie związku uczuciowego, emocjonalnego, miłosnego, na flirt, na romans. I tutaj dziesiątka pentakli z niedzieli potwierdza nam to, że rozwinie się coś stabilnego.